Witamy po przerwie w Telewizji Republika. To jest wydanie specjalne i z nami jest gość do rozmowy politycznej, specjalnie poseł Arkadiusz Mularczyk. I od razu na samym początku zapytam o Mariusza Kamińskiego, waszego kolegę z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jego stan nie jest najlepszy. Wczoraj musiał pojechać do szpitala, bo spadł mu cukier z tego, co było przekazane. Czy sądzi pan, że dzisiaj, może jutro posłowie wyjdą na wolność? To są dramatyczne informacje, które do nas docierają z zakładów karnych. Stan zdrowia Mariusza Kamińskiego rzeczywiście jest poważny. Informacje, które wczoraj były przekazywane, one naprawdę muszą bardzo niepokoić, ale też niezwykle oburzać nas wszystkich na to, że pan Bodnar, pan Tusk tak naprawdę znęcają się tutaj nad osadzonymi. Przecież mają wszelkie instrumenty do tego, żeby wypuścić po prostu obu posłów, ministrów na wolność. Mimo tego nie robią tego. Myślę, że tu jest jakaś po prostu przyczyna, być może jakaś to formuła ich rozumianej zemsty, ale też być może tutaj chodzi o to, żeby po prostu cały czas dezorganizować i skupiać na tej sprawie całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Także oceniam to oczywiście niezwykle krytycznie i chcę powiedzieć jasno, że ta sprawa będzie wymagała wyjaśnienia zarówno w Polsce, ale również na świecie. Ja dzisiaj jestem w Strasburgu na sesji Rady Europy i zgłaszam w dniu dzisiejszym projekt rezolucji właśnie w tych sprawach, nie tylko przejęcia mediów, nie tylko próby przejęcia prokuratury krajowej, ale również właśnie w sprawie bezprawnego zatrzymania, przytrzymywania w zakładach karnych obu naszych byłych ministrów, parlamentarzystów. Także niewątpliwie tej sprawy nie odpuścimy. Panie pośle, panie ministrze, bo trzeba dodać czy przypomnieć naszym widzom, że pan Arkadiusz Mularczyk był wiceministrem spraw zagranicznych i współautorem raportu o stratach wojennych w czasie II wojny światowej. No właśnie, bo pojawiły się informacje takie prasowe na razie, ale wiadomo, jak to wygląda. Najpierw wypuszcza się w prasie taki balon próbny i patrzy, co z tego wyniknie. Że no, zamiast reparacji to Niemcy mieliby sfinansować czy partycypować w finansowaniu odbudowy Pałacu Saskiego. Pan dosyć ostro zareagował w mediach społecznościowych na sam taki pomysł. Tak, oczywiście, bo takie informacje już nam były suflowane. Dyplomaci niemieccy właśnie puszczali takie balony próbne, no, że oni są w stanie się do czegoś dogadać, no właśnie Pałac Saski, jakieś świadczenia dla osób żyjących. Więc no to, można powiedzieć, to były takie próby załatwienia tematu bardzo tanim kosztem i myśmy twardo stawiali sprawę. No jest raport o stratach wojennych, który określa w sposób bardzo precyzyjny nasze straty, wycenia je na ponad $1,5 biliona i tu żadna odbudowa jednego pałacu czy drugiego no nie ma znaczenia, bo takich pałaców zniszczono w Polsce no, dziesiątki, setki tysięcy. Więc myśmy mówili jasno, po prostu w tej sprawie konieczne są negocjacje, rokowania, zawarcie traktatu, bo takiego traktatu nie ma od zakończenia II wojny światowej między Polską i Niemcami. I na tym też opiera się uchwała Rady Ministrów, która była podjęta w ubiegłym roku jednogłośnie, że pomiędzy Polską i Niemcami powinien być zawarty traktat, taki quasi-traktat nawet pokojowy, który rozliczałby skutki II wojny światowej. Takiej umowy po prostu nie ma. I trzeba powiedzieć jasno, że dzisiaj żadne gesty, ja to mówię, nazywam koralikami, żadne koraliki, jak rzucenie tam jakiejś kwoty na odbudowę Pałacu Saskiego, czy jakieś niewielkie świadczenia dla jeszcze żyjących osób z II wojny światowej, tematu nie załatwią. Po prostu jest potrzebna tutaj absolutnie otwarta rozmowa na temat raportu tych strat i odszkodowania, które obejmowałyby właśnie te wszystkie rzeczy, o których w tym raporcie pisaliśmy. Stąd też, jak sądzę, przypuszczono w ostatnich dniach poważny atak na raport o stratach wojennych, twierdząc, że jest to jakiś raport, gdzie jest dużo błędów, jest błędna metodologia, i w zasadzie raport nie uwzględnia majątku tego niemieckiego, który jest na ziemiach odzyskanych, i raport nie uwzględnia tego, co Niemcy wypłaciły Polsce, i raport nie uwzględnia majątku porzuconego, tak zwanego majątku pożydowskiego, który po prostu w Polsce został bez właścicieli. Czyli tak naprawdę jestem absolutnie przekonany, że to niemiecka dyplomacja i niemieckie służby tutaj suflują obecnej polskiej dyplomacji, co należy jeszcze tutaj rozliczyć w naszych relacjach, i w zasadzie się może okazać, że wyjdziemy na zero, jeżeli tutaj doliczymy ten majątek po niemiecki wynikający z przesunięcia granic. Jest to oczywiście gra niemieckich służb, niemieckiej dyplomacji, w którą oczywiście płynnie tutaj wchodzą nasi, w cudzysłowie, dyplomaci obecnego MSZ-u, i oni dzisiaj będą próbowali właśnie w taki sposób ten temat załatwić w relacjach polsko-niemieckich. Jestem przekonany, że właśnie to w tym kierunku będzie szło. Panie ministrze, no ale jaki rząd by nie był, no to obowiązują go dwie uchwały Sejmu, które zobowiązują każdy polski rząd do czynienia starań dotyczących reparacji. Jak ten nowy rząd? No miał już trochę czasu, żeby się sprawą zająć. Pan minister, wiceminister Bartoszewski nie bardzo wie, jaki jest podział obowiązków wobec MSZ-u, ale wygląda na to, także jeśli chodzi o rozwiązanie, czy tam no, ale już odwołanie członków ministrów, może się zorientują, no. Członków Instytutu Strat Wojennych, no, nie wygląda dobrze. Nie, no, widać, że nastąpiło, że tak powiem, wrogie przejęcie Instytutu Strat Wojennych. Zostali odwołani i dyrektor Instytutu, profesor Konrad Wnęk, który był redaktorem naukowym raportu o stratach wojennych, ale również wszyscy autorzy raportu zostali odwołani. No, zostali, że tak powiem, ludzie, urzędnicy, pracownicy bez kierownictwa, więc zakładam, że pewno pojawi się tam jeden z tych autorów tego stanowiska ambasadorów, czy też któryś z nich, z tych współpracowników, zresztą się uaktywnili w ostatnich dniach bardzo w mediach społecznościowych. No i pewno ukierunkują instytut i tych pracowników, i być może jakichś naukowców właśnie w kierunku wykazywania, że to Polska zrobiła na wojnie. No, niestety to są niestety takie sygnały, które do nas dochodzą. Musimy się bardzo uważnie przyglądać tym sygnałom. I mimo wszystko uważam, że jednak w polskim parlamencie, w polskim Sejmie, ale też w polskim społeczeństwie nie będzie zgody na tak skonstruowaną politykę dotyczącą obszaru reparacji w relacjach polsko-niemieckich. Na to nie będzie zgody. Zresztą uważam, że tutaj nie wystarczy tylko zgoda tylko i wyłącznie MSZ-u czy ministra spraw zagranicznych, czy nawet premiera. Jednak w to powinien być zaangażowany równo Sejm, ale również prezydent państwa polskiego, bo dotyczy to po prostu uregulowania skutków II wojny światowej w relacjach polsko-niemieckich, które do dzisiaj nie są uregulowane. Panie ministrze, bo pan tam wcześniej, w tej wcześniejszej wypowiedzi mówił, że być może wyjdzie na zero, jak się, prawda, doliczy to niemieckie mienie stracone na rzecz Polski. No ja myślę, że to pan tutaj optymistą jest, bo jak Niemcy zaczną liczyć, to możemy nie wyjść na zero, tylko jeszcze do tego dopłacać. Ale ja chcę jeszcze zapytać, bo swego czasu też to pan mówił o tym, że będzie powstawał raport na temat strat wojennych, które Polska poniosła na rzecz Związku Radzieckiego. Na jakim etapie są prace? Rzeczywiście ten raport miał powstać w wyniku też realizacji uchwały Sejmu. Zresztą przypomnę państwu, że podczas tej dyskusji 14 września ubiegłego roku to no właśnie Platforma Obywatelska postulowała, że przecież no dlaczego tylko reparacje od Niemiec, no przecież również reparacje od Rosji, i to na skutek właśnie ich poprawek doszło do prowadzenia do uchwały sejmowej właśnie postulatu, żeby te kwestie również zbadać, taki raport przygotować. I myśmy podjęli w Instytucie Strat Wojennych takie prace. Zatrudniliśmy, czy też wynajęliśmy naukowców, którzy podjęli już w tym obszarze badania, zarówno w obszarze obecnej Ukrainy, Białorusi, ale również Litwy. Powstały już pewne cząstkowe prace, opracowania. Natomiast no, z chwilą jakby rozwiązania, odcięcia, że tak powiem, głowy Instytutu, no to wszystko oczywiście stanęło. Ale ja przepraszam, bo chcę dopytać, czy ja jakby rozumiem to, przepraszam, że ten raport, jeżeli czy te badania, które są prowadzone, to one powstają we współpracy ze środowiskami czy przedstawicielami zarówno Litwy, jak i Białorusi czy Ukrainy, tak? No bo kiedyś to były tereny Rzeczpospolitej Polskiej. Czy tutaj nie ma współpracy, czy jest jakaś? No tak, ta współpraca była. Właśnie nasz instytut podjął współpracę z historykami, z archiwistami, którzy w sposób no, nieformalny, powiedziałbym, badają archiwa ukraińskie, białoruskie i litewskie. Natomiast no, z chwilą odwołania pana dyrektora Wnęka no, te sprawy po prostu stanęły w miejscu. No, przecież ci ludzie no, nie są w stanie tych badań prowadzić bez odpowiednich zleceń czy rekomendacji. Więc trzeba powiedzieć jasno, mimo że tutaj obecna większość, Platforma, SLD, PSL postulowały dochodzenie reparacji od Niemiec, ale również od Rosji, no oczywiście w tej sprawie nic nie zrobiły i tylko, tak powiem, mówiły, tylko apelowały, postulowały. Natomiast gdy przyszło co do czego, odwołano ludzi, którzy się tym tematem zajmowali, bez jakiejkolwiek rozmowy z nimi, bo po prostu przyszły mailowo decyzje o odwołaniu i Rady Instytutu, i pana dyrektora Wnęka, profesora Wnęka. Nikt z nikim nie rozmawiał, nikt o nic nikogo nie pytał. Więc ja to oceniam po prostu jako wrogie przejęcie instytucji i zakładam, że za chwilę tam będą obstalowani ludzie, którzy będą udowadniali, że to Polska na wojnie zarobiła. Panie ministrze, zmieniamy temat, bo wczoraj czarny czwartek, chociaż był wczoraj poniedziałek, dla ministra Sienkiewicza. Dwa sądy oddaliły wnioski o otwarcie likwidacji mediów publicznych, czyli Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, z miażdżącym uzasadnieniem, którego to, prawdę powiedziawszy, mógł się domyślać każdy, kto umie czytać, bo tak naprawdę wszyscy byliśmy przekonani o po prostu takiej brutalnej bezprawności w tym przejęciu mediów publicznych. Wczoraj to się potwierdziło w stanowisku sądów. To, jak rozumiem, ci uzurpatorzy dzisiaj powinni z kartonikami tam składać już ołówki i się wyprowadzać. Dlaczego z mediów publicznych? Dlaczego tak się nie dzieje? No, szanowni państwo, bo po prostu od chwilą przejęcia władzy 13 grudnia w Polsce nie mamy prawa, mamy bezprawie. Mamy prymat siły nad prymatem prawa i to środowisko, które dzisiaj rządzi, po prostu się nie przejmuje prawem, przepisami, konstytucją, ustawami. Wręcz przeciwnie, kpi sobie szydzi, ja widzę te szydercze uśmieszki i w telewizjach, i podczas rozmów. Oni po prostu uważają, że ich prawo nie obowiązuje, że ich nie obowiązują wyroki sądów. Jeśli wyroki im nie pasują, to po prostu się do nich nie stosują. Natomiast oczywiście to jest taktyka na krótką metę, bo prędzej czy później jestem przekonany, że wrócimy do rządów prawa i te kwestie będą rozliczone. No to jednak nie jest tak, że zniszczenie spółki Skarbu Państwa, mediów publicznych, wyrzucenie dziennikarzy na bruk, wyrządzenie wielkich strat materialnych może przejść bezkarnie. Jeśli tak myśli pan Sienkiewicz, to się głęboko myli. Ja mam takie wrażenie, obserwując, jak pan Sienkiewicz tutaj funkcjonuje i w Sejmie, i w parlamencie, i w mediach, że on już jest chyba tak zostawiony trochę samemu sobie z tym problemem. Myślę, że nie spełnił oczekiwań pana premiera Tuska i prędzej czy później zostanie po prostu wymieniony, czy też odstawiony na jakąś inną pozycję. Natomiast mam taką nadzieję, szanowni państwo, że jestem przekonany, że prędzej czy później metody tej ekipy będą odrzucone, a te sprawcy tych czynów, których się dopuszczają, będą rozliczeni. No, ale to oczywiście wymaga od nas zarówno ciężkiej pracy tutaj w Polsce, ale również także za granicą, bo trzeba powiedzieć jasno, ja dzisiaj, drodzy państwo, jestem w Strasburgu, odbyłem tu szereg różnych rozmów z politykami, z dyplomatami i te sprawy są nieznane w Radzie Europy na przykład. Bardzo niewiele osób wie o tym, co się dzieje w Polsce. No właśnie, panie pośle, a dzieje się... wielkie wyzwanie dla nas. Panie pośle, dzieje się bardzo źle. Wczoraj na przykład z Ministerstwa Kultury został wyrzucony dziennikarz Republiki. Nie wpuszczony, no ale wyrzucony de facto. Wyrzucony, bo był w środku, a później znalazł się na zewnątrz, więc wyrzucony, można powiedzieć. Mimo że był akredytowana, zresztą nawet jakby nie był, no dziennikarze są po to, żeby zadawać pytania polityczne. politykom, tym bardziej urzędnikom państwowym, tymczasem nie zostaje wpuszczony, zostaje wyrzucony w ogóle z Ministerstwa Kultury i to wszystko się zgadza, Europa milczy, zgadza się, to jest tak praworządnie i po demokratycznemu? No dlatego ja też w pewien sposób chcę zachęcić, żeby jednak alarmować różnego rodzaju tutaj instytucje, które przestrzegają wolności słowa, prawa do informacji, organizacje dziennikarskie, żeby one po prostu o tym wiedziały, bo jeżeli my ich nie poinformujemy, to po prostu one niestety same tutaj z urzędu tych działań nie podejmą. Więc są tutaj stowarzyszenia, organizacje równo w Radzie Europy, ale też inne, które zajmują się właśnie ochroną wolności słowa czy ochroną dziennikarzy. Więc tu zachęcam również Republikę, dziennikarzy Republiki czy innych dziennikarzy, którzy zostali zwolnieni z mediów publicznych, żeby... No to, żeby ale przepraszam, to też jest wysyłać. Pytanie, czy zostali zwolnieni, bo pytanie, czy był ktoś, kto ich zwolnił. Ja mówiłam tutaj w pierwszej części naszego programu, że kilka dni temu czytałam w internecie taką informację prasową, że pan dyrektor Tulicki, Adamczyk i Pereira zostali zwolnieni dyscyplinarnie. No pytam, przez kogo? Sąd rejestrowy wczoraj odrzucił jakby już kolejny wniosek o zmianę władz telewizji polskiej, tak? Więc pytanie, czy ci dziennikarze, którzy zostali wyrzuceni, to czy aby na pewno zostali wyrzuceni, bo no, ja równie dobrze mogę napisać zwolnienie pani Anity Werner z TVN-u, dyscyplinarne. No tak to dzisiaj działa. No o tym jakby mówiliśmy od samego początku, od przejęcia wejścia tych silnych panów w cudzysłowie do telewizji, mediów publicznych. To są działania bezprawne i one będą miały daleko idące konsekwencje finansowe. No, kto finansuje dzisiaj tą całą zabawę, z jakich środków, jak banki w ogóle wypłacają fundusze do telewizji bez wpisów w KRS-ie odpowiednich władz. To będzie miało skutki pracownicze i gospodarcze, majątkowe. Ja jestem przekonany, że mimo tutaj wielkich prób pana Bodnara te śledztwa dotyczące tych spraw się będą toczyły. I prędzej czy później osoby, które dopuściły się tych po prostu bezprawnych aktów, staną przed sądem. Dla mnie jest to oczywiste. To może trwać rok, dwa, może trzy, ale jestem przekonany, że no nie można w Polsce bezkarnie zniszczyć telewizji publicznej, mediów publicznych, Radia Polskiego, że prędzej czy później osoby, które dopuściły się tych czynów, staną przed sądem. Tym bardziej, że te konsekwencje, jak widzimy, one są wielotorowe, wielopłaszczyznowe, bo to i kwestie wyrządzenia strat majątkowych mediom publicznym, zwolnienia pracowników, dziennikarzy, ale również skutki finansowe. No, ja nie wiem, jak teraz te banki, które wypłacały tym uzurpatorom środki publiczne, rozliczą się z tego, że wypłacały te środki osobom nieuprawnionym. Panie ministrze, bo chciałem zapytać o system mediów w ogóle, bo wygląda to w ten sposób, że no, media publiczne zostały spacyfikowane siłą, bo niektórzy o 3:00 w nocy do pracy przyszli, tak się rwali. Bo taka jest prawda. Telewizja Republika nie jest wpuszczana na konferencję ministra, a rzeczywistość jest taka, że na przykład konferencję prasową prezydenta Rzeczpospolitej i prezydenta Litwy transmitowała tylko Telewizja Republika. Także protesty w całym kraju są pokazywane wyłącznie przez Telewizję Republika. Ja w tym samym dniu widziałem te media lewicowe relacjonowały protesty, ale na Słowacji, proszę sobie wyobrazić, tam to jest interesujące dużo bardziej. Myślałam, że w Niemczech. No nie, ale w Niemczech też nie wolno mówić o protestach w Niemczech. Widać, że po prostu chcą pokazywać rzeczywistość naprawdę w zupełnie krzywym zwierciadle. Tak, absolutnie. I to, co dzisiaj właśnie dzieje się w Polsce, no, w pewnym sensie także widzimy w Niemczech, gdzie trwają właśnie próby cenzurowania rzeczywistości. Media niemieckie nie pokazują tych protestów. Trwają również próby delegalizacji największej partii opozycyjnej AfD. Niezależnie co jakby w Polsce na temat tej partii sądzimy, no to jest ta partia, która jest największą partią opozycyjną i po prostu niemiecki system chce tą partię po prostu zdelegalizować. Więc być może tutaj pan Tusk w jakiś sposób podpatruje, co dzieje się w Niemczech, jak w Niemczech traktuje się opozycję i próbuje właśnie tych metod, o których mówił pan Weber, stosować w Polsce. Ja zresztą wczoraj na klubie parlamentarnym w Radzie Europy wśród konserwatystów, gdzie mamy przedstawicieli różnych właśnie frakcji, także frakcji AfD, no spotkałem się właśnie, powiem szczerze, z takimi reakcjami, że u nich w Niemczech dzieje się podobnie, że właśnie AfD jest również traktowana w Niemczech jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Więc no, widzimy, że ten establishment unijny, który obstalował tutaj Tuska w Polsce, próbuje stosować no właśnie takich metod związanych z po prostu z cenzurowaniem rzeczywistości, ze zwalczaniem po prostu demokratycznej, w tym przypadku opozycji, demokratycznych mediów. Więc no, my musimy, szanowni państwo, po prostu być bardzo aktywni, zarówno w kraju, mobilizować opinię publiczną ludzi, ale również za granicą. Po prostu musimy pokazywać to bezprawie, jakie dzieje się w Polsce, również dotyczące mediów. Dlatego też zachęcam tu jeszcze raz Telewizję Republika, dziennikarzy do właśnie informowania, czy to za pośrednictwem stron internetowych, są takie strony, ale nawet moglibyśmy w przyszłości zorganizować tutaj wysłuchanie publiczne w Strasburgu, w Radzie Europy i pokazać, jak wygląda system medialny. Być może po raz ostatni. Panie ministrze, panie pośle, bo dosłownie wczoraj pojawiła się informacja, że przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli porozumienie w sprawie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. I to tak ładnie się nazywa, ładnie brzmi, a w praktyce sprowadza się do tego, że w przyszłości, to już bardzo niedalekiej, bo to jest porozumienie z grudnia ubiegłego roku, tę naszą przeszłość medialną, bardzo szybką, będzie nam kształtowała również w Polsce Unia Europejska, konkretnie Komisja. I być może będzie tak, że będą tylko dopuszczone do działalności niektóre media albo niektóre informacje. Już Polska straci nawet możliwość kształtowania rynku medialnego, bo o tym wszystkim będzie decydować Komisja Europejska. Przynajmniej tak to wygląda w praktyce. Czy państwo zamierzają coś z tym zrobić, albo przynajmniej nagłaśniać w Polsce ten problem, bo my na pewno będziemy o tym mówić. To jest w mojej ocenie zagrożenie bardzo duże dla wolności słowa i w ogóle dla swobody działania mediów w Polsce. Czy pan to postrzega jako zagrożenie, tak samo jak ja, czy raczej nie? No, zdecydowanie tak. Myślę, że przed tymi najbliższymi wyborami do Parlamentu Europejskiego ten rządzący dzisiaj w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej układ próbuje jak najwięcej, że tak powiem, przeforsować rzeczy, które w pewien sposób domkną układ polityczny i medialny w Unii Europejskiej. I myślę, że właśnie ku temu to zmierza. Jest takie, myślę, przekonanie i też duża nadzieja, że w środowiskach konserwatywnych i tych środowiskach, które gdzieś tam związane są z opozycją w krajach, na przykład we Francji, czy Le Pen, czy w Holandii, czy w Belgii, że dojdzie jednak do przetasowań mocnych po wyborach w Parlamencie Europejskim, które będą w czerwcu, co spowoduje, że ci, którzy dzisiaj rządzą w Unii Europejskiej, no, będą musieli jednak się w jakiś sposób układać, czy też partycypować we władzy w Unii Europejskiej. Takie tu istnieje przekonanie, czy tak się stanie, zobaczymy oczywiście, natomiast myślę, że to dzisiaj powoduje, że jest takie przyspieszenie zarówno w Polsce, w Niemczech, ale również w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pewne zmiany, takie domykanie systemu kolanem, no po to, żeby ten system jeszcze mógł jakoś funkcjonować czy chronić się po wyborach do Parlamentu Europejskiego. My oczywiście ze swojej strony musimy walczyć, stawiać opór, zarówno w kraju, ale też za granicą i myślę, że te kolejne wybory przed nami, czyli wybory oczywiście do Parlamentu Europejskiego, wybory prezydenckie w USA i wreszcie wybory prezydenckie w Polsce, one będą takimi bardzo ważnymi elementami, który będzie zmieniał krajobraz polityczny zarówno w Polsce, ale również w Europie i na świecie. To ostatnie pytanie, korzystając także z wiedzy prawniczej pana ministra. Pan minister jest adwokatem. Mamy sytuację niepokojącą w Szczecinie. Tomasz Duklanowski redaktor Tomasz Duklanowski, autor tekstów demaskujących korupcyjne zachowania pana Stanisława Gawłowskiego, Tomasza Grodzkiego i innych dużych afer, jak to się mówi w tamtych ziemiach. Był do niedawna pracownikiem Radia Szczecin i tam miał laptop służbowy. Laptop jest oczywiście własnością Radia Szczecin, natomiast informacje, które są na tym laptopie, są objęte dziennikarską tajemnicą, a tak się złożyło zupełnie niespodziewanie, że likwidatorem w Radia Szczecin jest pan mecenas Rafał Wiechecki, no, również pełnomocnik czy obrońca, przepraszam, Stanisława Gawłowskiego. No, tu w tej sytuacji no, próba zawłaszczenia tego sprzętu może się wiązać z naruszeniem tajemnicy dziennikarskiej. No tak, zdecydowanie rzeczywiście to, co w takiej swojej pracy pan redaktor zdobył, jest objęte tajemnicą dziennikarską. Jeśli dotyczy to jeszcze w szczególności toczących się śledztw prokuratorskich czy spraw sądowych. To jest niewątpliwie. Natomiast oczywiście trzeba zwrócić uwagę na konflikt interesów, no bo jeśli rzeczywiście pan Wiechecki jest adwokatem pana Gawłowskiego, jednocześnie likwidatorem Radia Szczecin, to mamy do czynienia oczywiście tu z konfliktem interesów i myślę, że warto tu również poinformować o tych działaniach Radę Adwokacką, jeśli pan Wiechecki jest czynnym adwokatem. Również należałoby rozważyć nawet zawiadomienie prokuratury, czy nie mamy do czynienia po prostu z przekroczeniem uprawnień, no bo przecież pan Wiechecki w tym momencie jest urzędnikiem państwowym publicznym powołanym przez ministra i pełni określoną funkcję publiczną. Tak więc no, zachęcam po prostu tutaj do walki, do tego, żeby się nie poddawać, bo te działania rzeczywiście są bardzo kontrowersyjne od strony prawnej. To nie są kontrowersyjne, tylko to jest bezczelne łamanie prawa i trzeba jakby chyba przejść z tym do porządku dziennego. Dziękujemy za to spotkanie, panie ministrze. Naszym gościem był Arkadiusz Mularczyk. Obecnie poseł ze Strasburga z nami się łączył. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. A my przechodzimy do rozmowy z naszymi gośćmi. Zostaniemy w temacie jeszcze właśnie mediów i tego, co poruszyłeś, Adrian, bo to jest, no, włos się jeży na głowie, bo dziennikarz ma obowiązek chronić swoje źródła informacji. Tak, to nie jest prawo, tylko obowiązek. W zakresie tajemnicy spowiedzi. I z tym pytaniem zwracam się do Ani Derewienko, bo Tomek Duklanowski złożył tego laptopa, na którym miał materiały swoje zebrane dziennikarskie, jakby złożył u notariusza, powierzył, tam są bezpieczne. No i teraz się okazuje, że może mieć z tego tytułu jakieś kłopoty, bo przywłaszczył sobie rzecz. No nie, on sobie nie przywłaszczył, tylko zdeponował, żeby to wszystko było bezpieczne. Jak ty na to wszystko patrzysz? Anna Derewienko, czy... To w takim razie Paweł Piekarczyk, jak skomentuje tę sytuację, do Ani Derewienko za chwilę wrócimy. Ja na to patrzę dokładnie tak, jak na to, co obserwowaliśmy wtedy, gdy tuskowe służby zrobiły najazd na redakcję Wprost i pana Sylwestra, redaktora Radkowskiego. To jest... To rzeczywiście prawdopodobnie właścicielem tego laptopa, który pewnie teraz jest wart 0 złotych, jest... Tak, 10-letni laptop, taki sprzęty tak się zużywają, jeśli chodzi o wartość w tempie błyskawicznym. Natomiast jakby zwracam uwagę, że jakby w dzisiejszym świecie to jest absolutnie jasne, że ktoś, kto przekazuje, nie wiem, wrogowi, nie wiem, Rosjanom dokumentację jakiegoś, nie wiem, wojskowego sprzętu, nie przekazuje papieru o określonej wartości, tylko przekazuje zawartą na nim informację. Każdy ten sprzęt, dokładnie każdy wie, że każdy ten sprzęt ma wartość, zresztą wasz telefon komórkowy też nie jest odkupywalny za te pieniądze, które jakby ta sama maszyna nie wystarczy. Ważne jest to, co jest w pamięci, ważne jest to, co w nim jest, ważna jest ta treść i ona ma prawdziwą wartość. I w związku z tym niech pan adwokat, który tam jest likwidatorem, nie udaje, że to chodzi o składnik majątkowy. To chodzi wyłącznie o możliwość dorwania się do tego, co jest napisane na tym, co jest zapisane na tym dysku. Jak wiadomo, dyski daje się odczytać, nawet jeżeli są sensownie wyczyszczone. I to jest naprawdę bardzo groźne. To jest rzeczywiście porównywanie tej sytuacji z łamaniem tajemnicy spowiedzi jest no, racjonalne. Ci ludzie nie mają przyzwoitości. Ja teraz zwrócę się do Ani Derewienko, bo już pewnie nas słyszy, mam nadzieję. Jak ty właśnie postrzegasz? Bo Tomek Duklanowski ujawnił dużo naprawdę informacji o nieprawidłowościach ze szpitala w Szczecinie, w którym dyrektorem był były marszałek Senatu Grodzki, obecnie senator. I być może tam są jeszcze na tym laptopie zdeponowanym u notariusza inne ciekawe informacje albo no, rzeczy, które są tajemnicą dziennikarską. I jak ty to widzisz, że no, jak to dzisiaj wygląda, bo Tomkowi Duklanowskiemu grozi się, po prostu się grozi jakąś odpowiedzialnością karną? To znaczy, ja myślę, że w ogóle stosowanie wobec dziennikarzy tych paragrafów karnych, no tutaj to jest nadużycie oczywiście, ale ten pierwotny problem to jest to, że mecenas, który zajmuje się likwidacją, jednocześnie jest pełnomocnikiem pana Gawłowskiego. I ten konflikt interesów to jest to sprawa pierwotna. Rzeczywiście w pierwszej kolejności należałoby rozwiązać tę sprawę i zgłosić to do odpowiednich urzędów, dlatego że ja myślę, że takich konfliktów interesów więcej jest tutaj przy okazji ingerowania w media. Może nie o wszystkich się mówi, ale na pewno do wykonywania określonych obowiązków są powoływane osoby, które mogą w jakiś sposób właśnie pozostawać w konflikcie z tymi osobami, które mają być niejako likwidowane, oczywiście likwidowane w cudzysłowie. Natomiast jeśli chodzi o Tomka Duklanowskiego, to ja kiedyś podjęłam z nim kontakt właśnie, kiedy na niego napadnięto w kontekście napadnięto prawnie w kontekście właśnie jego działań dziennikarskich, więc on już długi czas zmaga się z różnymi procesami i no myślę, że to jest jeden z tych dziennikarzy, którzy są bardzo mocno nie na rękę obecnej. Nawet mam chyba wrażenie jakiejś takiej motywacji dotyczącej zemsty na Tomaszu Duklanowskim, który, no tam przypomnijmy, ujawnił no, ważnych kilka szczegółów z działalności zarówno pana Gawłowskiego, jak i pana Tomasza Grodzkiego. Wojciech Pokora, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, no to są bez... I naczelny Kuriera Lubelskiego. Tak jest, ale interesuje mnie teraz funkcja w Stowarzyszeniu Dziennikarskim. Tak naprawdę no, ogromnie zasłużonym stowarzyszeniu. To są działania bez precedensu. No, nigdzie na świecie. Jak stowarzyszenie zamierza bronić tajemnicy dziennikarskiej, bo to do tego się sprowadza. Znaczy ja formalnie w imieniu zarządu się teraz nie wypowiem, bo nie jeszcze procedowaliśmy tego, ale w swoim imieniu mogę powiedzieć tak. Jest przyjętą zasadą od lat i praktykowaną, że można odkupić sprzęt po tym, gdy się go użytkowało i każdy z nas, zmieniając redakcję, ma do tego prawo, może wystąpić i właśnie z tych względów, o których teraz rozmawiamy, bo na tym sprzęcie zapisanych jest wiele danych, które niekoniecznie powinny wpaść w ręce niepożądane. Czym innym jest, kiedy się ma zaufanie do redakcji, a czym innym, kiedy nagle przychodzi ktoś, kto określa siebie mianem likwidatora, czyli sam już z definicji odcina się od tego, co było. I można, no a jeszcze w szczególności, kiedy jest sytuacja taka jak teraz, że to jest ktoś, kto broni przestępców, więc wtedy jakby w sposób naturalny powinno się zezwolić na to, żeby dziennikarz odkupił ten sprzęt i już. I nie ma takiego tematu, ale też przy okazji tej sprawy No i tego, co przed chwileczką rozmawialiśmy o tak zwanych mediach branżowych, no to proszę zwrócić uwagę, jak o tym piszą media branżowe, te tak zwane dziennikarskie, że oto naczelny propagandysta Radia Szczecin przywłaszczył sprzęt. Tam nie ma brania w obronę dziennikarza przez media tak zwane branżowe. Dlatego mamy nadzieję, że weźmie... źródła informacji. Tak jest, mamy nadzieję, że będzie dziennikarza bronić Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. My musimy kończyć program i dziękujemy naszym gościom. Była z nami Anna Derewienko, Paweł Piekarczyk i Wojciech Pokora, a my jeszcze z Państwem na koniec połączymy się z Michałem Jelonkiem, który jest cały czas w Radomiu. Czy Michały się słyszymy? Słyszymy się doskonale. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Co tam w tej chwili się dzieje? Jak wygląda sytuacja? Czy może wiadomo, co się stanie zdrowia pana Mariusza Kamińskiego, pana posła, pana ministra? Tych informacji dotyczących stanu zdrowia szczegółowych Mariusza Kamińskiego nie mamy. Te informacje otrzymuje jedynie najbliższa rodzina. Natomiast też warto wspomnieć na zakończenie o opinii profesora Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalisty z Uniwersytetu Warszawskiego, który stwierdził wprost, że obaj panowie, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, są nadal posłami. Pan profesor zgodził się z tym orzeczeniem, wyrokiem Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pan profesor odniósł się także do metod działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mówiąc o tym, że Bartłomiej Sienkiewicz złamał konstytucję. To jest kolejny bardzo ważny i bardzo istotny głos w tej sprawie wybitnego eksperta, specjalisty, profesora prawa, który mówi i podkreśla w tej sprawie działanie, które nie ma umocowania prawnego, które obnaża też hipokryzję ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Cały czas oczywiście Państwa będziemy informować na temat zdrowia, czy ministra Kamińskiego, czy ministra Wąsika. Będziemy Państwu pokazywać to, co dzieje się pod zakładami karnymi, zarówno tutaj w Radomiu, jak i w Przytułach Starych. Bądźcie Państwo oczywiście z nami. No i cóż powiedzieć, tak jak na tych manifestacjach codziennych, przypominam, o godzinie 18:00 bardzo mocno wybrzmiewa to, że dzisiaj Polaków łączy wiara i nadzieja. Nadzieja i wiara na to, że te dni, kiedy minister Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński przebywają za murami zakładów karnych, są policzone, że tak naprawdę już niedługo będą mogli cieszyć się wolnością, będą mogli wyjść z tych zakładów karnych, ale do tego oczywiście potrzebna jest zgoda i opinia ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, której nadal nie mamy. Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zwrócił się ponownie do Adama Bodnara o to, by nie zwlekał z zaopiniowaniem i przesłaniem dokumentów do kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy po to, by na czas trwania procesu ułaskawieniowego, który rozpoczął pan prezydent, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli opuścić areszty, mogli wrócić do swoich bliskich. Bardzo dziękujemy. Michał Jelonek sprzed więzienia w Radomiu, gdzie przetrzymywany nielegalnie jest poseł Mariusz Kamiński. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że protesty nie będą już potrzebne, bo panowie, zarówno pan poseł Kamiński, jak i Wąsik, wyjdą po prostu z więzienia i nie trzeba będzie jeździć pod te więzienia, by protestować. Proszę Państwa, żegnamy się dzisiaj z poranek, po prostu zapraszając na to, żeby Państwo pozostali dalej z Telewizją Republika. To było wydanie specjalne programu Poranek w Telewizji Republika. Dzisiaj może mniej dowcipny, mniej radosny niż zazwyczaj. No ale, spotkamy się jutro, może jutro będzie lepszy dzień. Może będzie jutro powód do tego, żeby trochę radości. Adrian Stankowski. Dziękuję bardzo. I Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. Do zobaczenia. Do zobaczenia.